Zakończono rywalizację w rozgrywkach piłkarskich w roku 2011. W sobotnie popołudnie na boiska po raz ostatni wybiegli piłkarze Bielskiej Okręgówki. W Kaczycach miejscowy Morcinek Kaczyce podejmował u siebie drużynę Cukrownika Chybie. Początek meczu był dla gospodarzy wymarzony. Już w drugiej minucie gola zdobywa Kamil Adamek. 17 minut później z rzutu karnego bramkę na remis strzela Rafał Szczygielski, a ten sam zawodnik w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie 2-1. Jak się później okazuje, będzie to ostateczny rezultat tego meczu. Całe spotkanie obfituje w wiele sytuacji bramkowych. Jedna i druga drużyna co rusz staje przed niemal 100% sytuacją do zdobycia gola, ale piłka ląduje wszędzie, tylko nie w oknie bramki. Ostatni mecz, no myślę, że był mecz wyrównany i z jednej i z drugiej strony były okazje. No fakt, że mecz zaczął się wspaniale dla nas, bo szybko zdobyta bramka, no i te sytuacje, oczywiście Cukrownik też miał te sytuacje. Myślę, że gdyby był remis, nie byłoby źle, no ale co zrobić. No czasami tak bywa, że czasami trzeba przegrać, no nie ma się nad czym załamywać, tylko tak jak mówię, no zakasać rękawy. Przed nami jeszcze zima, no i tak ta runda wiosenna, powiedzmy te trzy kolejki nie wypadły w naszym wykonaniu najgorzej, no dwa zwycięstwa, jedna porażka. No tak jak mówię, no jesteśmy w środku tabeli, nic nam nie grozi, także spokojna praca przed nami, myślę, i będziemy na wiosnę myśleć też o jakichś zwycięstwach i podreperować naszą, myślę, pozycję w tabeli. Trener Chybia Franciszek Krótki, wyraźnie zadowolony z pomyślnego dla swojej drużyny rezultatu, potwierdza opinię Jacka Mercało. No podobno, że Kaczyce nie były w przeszłości zbyt gościnne, no ale no zawsze trzeba pewne tam jakieś, nie wiem, no, zabobony łamać, no i nam się to udało, mimo potężnych problemów kadrowych, to jednak wydaje mi się, że dzisiaj zespół zagrał bardzo dobrze i tak jak tu trener poprzednio powiedział, że na pewno i gospodarze mieli wiele szans, natomiast myśmy ich mieli multum i by było grzechem po prostu takiego meczu nie wygrać. Także bardzo się cieszymy, że udało nam się tę rundę zakończyć zwycięstwem. Pozostałe wyniki 18 kolejki Bielskiej Ligi Okręgowej. Morcinek Kaczyce przegrywa z Cukrownikiem Chybie 1-2. Mecz Tempo Puńców Beskid Skoczów został przełożony na wiosnę 2012. Drzewiarz Jasienica pokonuje Wysoko Pasjonata Dankowice 6-0. Wisła Strumień uległa Koszarowie Żywiec 1-2. Radziechowy wygrywając LKS Błyskawica Drogomierz 1-0, LKS Zapora Porąbka przegrywa z KS Spójnia Landek 1-5, LKS Wilomowiczanka Wilamowice pokonuje LKS Bestwina 3-1, LKS Trzyczna Lipowa pauzował. Sytuacja w tabeli prezentuje się następująco. Na czele tabeli Radziechowy, tuż za nimi ze stratą 2 punktów, LKS Drzewiarz Jasienica. Trzecia pozycja należy do Pasjonata Dankowice. GKS Morcinek po dzisiejszym spotkaniu trzymał 7. lokatę w tabeli, zaś dopisując na swoje konto punkty Cukrownik, Chybie awansowało jedno oczko i zajmuje lokatę 11.